Najprawdopodobniej dzisiejszej nocy z dnia 17 na 18 stycznia doszło do aktu wandalizmu na cmentarzu miejskim. Zostało zniszczonych co najmniej 8 pomników. Co było przyczyną takiego zachowania i kto dokonał tych zniszczeń, jak na razie nie wiadomo. Wandale, jak widać, nie szczędzą już niczego. Niszczą mienie miejskie takie jak ławki, śmietniki, ogrodzenia różnego rodzaju, sprzęt w budynkach, a teraz nie dają także spokoju zmarłym. Miejmy nadzieję, że dochodzenie policji doprowadzi do wykrycia sprawców i zastosowaniu adekwatnej do czynu kary wymierzonej przez sąd.